Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tematem naszego odcinka dotyczącego przebranżawiania będą umiejętności. I pierwsze pytanie z tym związane to, czy język angielski jest potrzebny? A dzisiaj niech będzie Waltek na dzień dobry. Cześć. To generalnie ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o umiejętność języka angielskiego, to jest jedna z ważniejszych rzeczy. W sensie są jakby dwa aspekty tego. Pierwszy aspekt jest taki, że będąc juniorem, jeżeli chcesz pójść w tą branżę, no to nie masz za dużo możliwości, jeżeli chodzi o szukanie pracy. W sensie jest bardzo dużo ofert, ale większość z nich no to jest dla klientów zagranicznych. A jak chcesz rozmawiać z kimś z zagranicy, no to wypadałoby znać jakiś inny język, który nie zawiera szczyzny i tak dalej. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że te polskie firmy, które nawet mają polskie projekty i im by to tak bardzo nie przeszkadzało, bardzo często mają aspiracje do tego, żeby iść w stronę zagranicy, bo mimo wszystko w PLN-ach się spoko zarabia, ale jak zmienisz znaczek, to od razu się uśmiech pojawia. Także mimo wszystko ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o rynek, no to jeżeli mamy duży tort, to może 10-15% tego tortu to jest język polski, jeżeli chodzi o projekty, więc tak, język angielski jest bardzo potrzebny. Norbert, chcesz coś dodać? Nie, to zgodzę się z Waldkiem, że język angielski jest dość znaczącą umiejętnością, jeżeli chcemy wejść w ten zawód, choćby z tego powodu, że jak już jest, to dokumentacja jest też po języku angielskim pisana, jeżeli jest to oczywiście klient zagraniczny, natomiast zdarza się też, że są poszukiwane inne języki i jeżeli znamy ten inny język, a mniej znamy testowanie samo w sobie i to jest na stanowisko junior, to automatycznie mamy przewagę znając ten język, nie wiem, niemiecki, francuski. No o tym też warto pamiętać, natomiast jeżeli ten angielski gdzieś mamy braki, to warto je nadrobić, o, w ten sposób. Ja jeszcze dopowiem może w kontekście stricte automatyzacji. Tutaj jeżeli będziecie się uczyć programować, a później będziecie chcieli to wykorzystać do automatyzacji, jakiś język programowania, to po pierwsze cała dokumentacja, sensowna dokumentacja Stack Overflow, gdzie często można znaleźć jakieś informacje, które są potrzebne, to jest stricte język angielski. Sam kod w automatyzacji i aplikacje programiści, nawet jeżeli to są programiści z Polski, to i tak nazwy zmiennych, klasy i tak dalej. Wszystko praktycznie się tworzy po angielsku, więc ten język jest no, praktycznie must have. Okej. Okay. To dosyć szybkie pytanie, dosyć oczywiste odpowiedzi, mam wrażenie. Przechodzimy od razu do następnego. Trochę powiązane może z tym tematem. Nie mam wiedzy technicznej, czy to problem? Norbert? Znaczy, ja jak wchodziłem, to nie miałem wiedzy technicznej i to nie był dla mnie problem, ale ja wchodziłem właśnie przez Game Dev i tam trochę to inaczej wygląda. Natomiast wiadomo, że później to gdzieś trzeba było ponadrabiać. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, że on nie ma technicznego, to przeważnie odpowiadam, że to nie jest problem, ale że trzeba będzie coś z tym zrobić. Waldek? Ja bym powiedział, że to złożone, bo powiem w ten sposób. Bardzo dużo osób, które do mnie przychodzi, nie są techniczne i znajdują pracę. Ale tu trzeba mieć jedną świadomość. Bardzo często ludzie decydujący się na zmianę, idący w tą stronę, też w pewnym momencie chcieliby zarabiać więcej. I teraz trzeba mieć świadomość tego, że jak pracujesz jako ten tester i coś masz albo czegoś nie masz, tak jak wcześniej z tym angielskim, czy tak jak teraz z tą wiedzą techniczną, to jeżeli masz, to możesz liczyć na plus, minus, plus 2000 na przykład do swojej wypłaty przy analogicznym doświadczeniu, a jak nie masz, no to nie masz atutu do negocjacji swoich warunków, jeżeli chodzi o finanse. Wydaje mi się, że mimo wszystko to jest dosyć spora i ważna kwestia, więc jak najbardziej bym powiedział, że warto się uczyć. Takie pytanie trochę poza listą, którą mam i w kontekście tego, o czym tu mówimy. Czy osoby, które mają, nie wiem, powiedzmy 40-50 plus i chcą się przebranżowić i pracowały na jakichś stanowiskach innych, zupełnie inną wiedzą, nie techniczną, tak? Czy to jest dla nich zaleta czy wada? Waldek? Ale w kontekście jakim zaleta? Na przykład, prosty przykład. Mamy osobę, która pracowała w banku i zna procedury bankowe i przychodzi do testowania. Czy taka wiedza jest dla niej zaletą czy wadą? Oczywiście, że jest zaletą. Taka osoba
ma bardzo duży background, jeżeli chodzi o biznes, a to jest, jakby nie było, święty graal nasz. My rzadko mamy problem z tym, żeby ogarnąć sobie od strony technicznej rzeczy, ale weź dorwij klienta, żeby powiedział ci, jak to ma działać i jakie będzie use case'y, jakie są use case'y do tego, to już jest dużo trudniej uzyskać od klienta. Więc jeżeli ktoś ci przychodzi od razu z tą wiedzą, no to ściskamy, podrzucamy do góry, hura. Norbert, dopowiesz coś? A czy ja tylko już może bardziej w kontekście wieku, żeby się tym nie przejmować. Miałem osoby, które się zmieniły zawód na testera w wieku 50-60 lat i to nie był problem dla nich żadnych. Zresztą żyjemy i będziemy żyć w czasach, w których prawdopodobnie nawet nie wiem, czy nie my będziemy musieli zmienić w pewnym momencie zawód ze względu na rozwój technologii. Także ja bym się wiekiem w ogóle nie przejmował. Ja jeszcze tylko dopowiem z mojego doświadczenia i tego, co ja obserwowałem. Znałem osobę, która pracowała na saporcie w jednej firmie. Jej wiedza domenowa była tak ogromna, że gdy poszła do testów, to stała się jakby automatycznie swoistą bazą wiedzy dla pozostałej części zespołu, i to była osoba, od której bardzo dużo pozostali ludzie w zespole się nauczyli, tak? Jak pewne rzeczy działały. Więc tutaj jakby brak wiedzy technicznej nie jest dużym problemem, jeżeli potrafimy ją zastąpić inną wiedzą domenową, która w danej firmie jest potrzebna. Okej, to lecimy dalej. Kolejne pytanie, tym razem chyba takie dosyć oczywiste, i to każdy, kto teraz próbuje się przebranżowić, praktycznie to jest jedno z pierwszych pytań, które zadaję. Czy certyfikat na przykład ISTQB to jest must have? Kto teraz? Norbert, chyba twoja kolej. Spoko. Ja zawsze odpowiadałem, że to nie jest coś, co trzeba koniecznie mieć na samym początku. Ja wiem, że to jest próba wyróżnienia się na stosie tych wszystkich osób, które będą składały CV. Natomiast ja uważam, że lepiej zrozumiemy ISTQB, jeżeli choć chwilę popracujemy jako tester. Będzie to większy pożytek dla nas niż najpierw zrobić ISTQB, a później znaleźć pracę. Tak jest moje zdanie na ten temat. Waldek? To ja generalnie myślę, że ISTQB to dla osoby początkującej często jest zabijacz. W sensie mamy pulę osób, która chce wejść do tej branży, po czym łapie za sylabusa. No to jest trochę tak, jakby pana Tadeusza dać trzylatkowi, nie? Problem jest w tym, że próg wejścia tą lekturę jest bardzo wysoki pod względem jej toporności. A co za tym idzie? Nawet jak robimy ten certyfikat, to nie wiem jak wy panowie, ale jak ja rekrutuję, to przeważnie weryfikuję sobie wiedzę osoby, czy ona rozumie, o czym mówi, zamiast klepać regułki. No bo klepnąć regułkę, to jeszcze pamiętam z czasów szkolnych, kiedyś ja byłem totalną nogą z chemii i tylko po to, żeby zdać, to się nauczyłem dwóch stron na pamięć. Dosłownie pani powiedziała, proszę zamilknąć, a teraz będę mówił, i powiedziałem dwie strony na pamięć. Trochę tak jest z tym ISTQB. Niestety ludzie to klepią na pamięć i nie rozumieją tego, co przeczytali, tego, co się nauczyli. Te certyfikaty nie są brane pod uwagę, moim zdaniem, podczas rekrutacji, ale na poziomie weryfikacji technicznej, bo myślę, że Norbert będzie miał to w nosie, ty Maciek będziesz miał to w nosie, ja będę miał to w nosie, ale problemem jest próg wejścia. Próg wejścia to jest pani Kasia z HR-u, która na testowaniu się nie zna za bardzo i trudno jej się dziwić, bo później ma zarekrutować programistę, analityka i jeszcze multum innych osób różnych, więc trudno, żeby znała każdą z tych dziedzin. Więc dla pani Kasi z HR-u punktem wyjścia jest to, że jest certyfikat i to jest w sumie chyba jeden z nielicznych certyfikatów na półce. Więc jeżeli ona widzi CV-ki, w których coś takiego jest, to przeważnie sobie pomyśli, okej, on ma tą wiedzę potwierdzoną certyfikatem, plus ewentualnie jeszcze, jak to ładnie ludzie mówią na grupach, stara się. Zgadzam się w sumie z takim podejściem. Sam osobiście też chyba nie rzucałbym się od razu na sylabus. Trzeba najpierw troszeczkę zrozumieć, czym jest testowanie, tak jak Waldek mówi, żeby się przegryźć przez to słownictwo, które tam jest, i odnieść jakby tą wiedzę do tego dosyć momentami skomplikowanego słownictwa, jeżeli ktoś nie pracuje w zawodzie. Więc najpierw coś prostszego, później sylabus, zaznajomić się z nim, a w CV po prostu umieścić, że znajomość zagadnień z zakresu sylabusa, i w większości wypadków dla osób rozsądnych, które rekrutują, będzie to jak najbardziej wystarczające. I jeszcze mamy jedno pytanie na ten odcinek przewidziane.
takie dosyć bardzo chyba opisowe i tu każdy z nas będzie miał być może trochę inną wizję na to, czyli jakie cechy powinna posiadać osoba, która chce się przebranżowić na stanowisko testera. Waldek, zaczniemy od ciebie. Dobra, to teraz ja bym rozbił to pytanie na dwa. Pierwsze pytanie, czy rozmawiamy o cechach, które przydadzą jej się w pracy, czy przy przebranżowieniu? To możemy rozbić na dwa pytania i najpierw jedno, później drugie. Dobra, to jeżeli chodzi o cechy, które przydadzą ci się w pracy, to przede wszystkim komunikatywność, sposób dogadywania się z ludźmi. Mówię zawsze generalnie, mit o informatyku z piwnicy to jest mit. Mamy teraz w branży IT chyba pracuje coś koło kilkaset tysięcy ludzi, jeżeli nie więcej. Więc no aż tylu ludzi w piwnicach nie trzymamy. Ludzie są różni. Ja jedyne na co zwracam uwagę, bo pod względem charakteru wiadomo, że pewne rzeczy nie pasują, to zawsze sprzedaję tylko protipa, jak ogarnąć, czy w pracy może być średnio, że w sensie może być w zespole furiat. Zawsze pojawia się pytanie wtedy na rozmowie, jak sobie radzisz, jeżeli masz współpracować z osobą o trudnym charakterze, to znaczy, że mają w zespole pieniacza, który będzie przysłowiowo darł ryja na wszystkich i wszystko. To wtedy można się zastanowić, czy to jest coś dla mnie, czy to coś nie dla mnie. Poza tą komunikatywnością, analityczne myślenie, bo tak jak w sumie powiedzieliśmy w ostatnim odcinku, dużo jest analizowania, tworzenia dokumentów, myślenia, zastanawiania się, w którą stronę to pójdzie. Więc to jest też dosyć istotne. Skrupulatność, bo ten zawód bywa nudny po prostu. No i jeszcze taka asertywność, bo nieraz się zdarzało, że jakiś project manager czy jakiś inny natręt przychodził i próbował przepchnąć coś, co nie powinno pójść gdziekolwiek. Więc wydaje mi się, że takie cechy mogą się zdecydowanie przydać. Co do samego przebranżowienia, to bym powiedział, że taką cechą, która na pewno ci pomoże, to jest odporność psychiczna. To jest raz, w sensie takim, że musisz być świadomy tego, że nie wiem, czy się uczyłeś, czy zrobiłeś kurs, czy samodzielnie się uczysz. W pewnym momencie po prostu wysyłasz te CV-ki i musisz się nie przejmować tym, że nie ma odzewu albo ten odzew jest marny, no po prostu musisz spamować tymi CV-kami, w końcu się uda. I to jest jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest regularność. To jest najgorsze właśnie wśród ludzi, że oni bardzo często czy to wezmą sobie kurs. Ja miałem taki problem, to mi strasznie zaniża teraz statystyki przyjęć, że do mnie się zgłaszali ludzie i dzwonili, że oni by chcieli się nauczyć, ale dopiero za pół roku będą zmieniać pracę. Ja teraz na podstawie moich 4-letnich doświadczeń naukowych, ucząc ludzi, wiem, że jak mi ktoś przyjdzie i chce za pół roku szukać pracy, to on teraz spoko siądzie, nauczy się, będzie super, teraz jakby dostał pracę, byłoby mega, ale za miesiąc to już sobie nie siądzie do tego, za dwa miesiące też prawie nie będzie pamiętał, a jak przyjdzie ten termin, to sobie zerknie do książki i będzie tak, trochę pamiętam, trochę nie pamiętam i co z tym zrobić. Często ci ludzie zarzucają tą ścieżkę w pewnym momencie. Więc raczej trzeba kuć żelazo, póki gorące i na bieżąco. Norbert, dopowiesz coś do tych dwóch pytań? W zasadzie jeszcze oprócz tego, co Waldek wspomniał, bo w zasadzie dużo wyczerpał, to jeszcze bym dodał ciekawość. I tutaj ciekawość właśnie nie tylko technologii, ale też właśnie i produktu, który będziemy testować i w ogóle ciekawość ogólnie wszystkiego, bo jeżeli nie jesteśmy ciekawi tego, jak nie wiem, jak projekt będzie się rozwijał, jak to testowanie wygląda, no to gdzieś to umrze śmiercią naturalną. Tak jak u mnie na przykład gdzieś tam chęć nauki automatyzacji umarła właśnie z tego względu, że nie byłem aż tak ciekawy. Natomiast ostatnio właśnie miałem zajawkę na te wszystkie algorytmy związane ze sztuczną inteligencją i to sprawiło, że jednak do tego wróciłem i to właśnie gdzieś utrzymuje ta ciekawość nas w tym, że chcemy iść dalej, chcemy poszerzać naszą wiedzę i to się wszystko kręci fajnie. Więc jeszcze bym właśnie dodał tą ciekawość. Ja bym tu jeszcze uzupełnił jedną rzecz. Jeżeli już ktoś się zacznie czegoś uczyć, to trochę nawiązuje do tego, co Waldek powiedział, żeby nie poprzestawał, jeżeli dojdzie do jakiegoś punktu, który sobie wyznaczył, bo ja na przykład widzę często, jeżeli osoby z grupy testowania oprogramowania do mnie przychodzą i potrzebują jakiejś pomocy jako mentora, na przykład w code review czy czymś innym, bardzo często obserwuję taką sytuację, że osoba sobie wyznaczyła jakiś cel,
prosty, zaimplementowanie jakichś testów czy coś w tym stylu i dochodzi do tego momentu, a ja jeszcze mówię, że tutaj należałoby jeszcze ewentualnie to poprawić albo coś tam więcej dorobić, żeby to miało taki pełniejszy jakby obraz albo było troszeczkę lepsze, to te osoby często jakby się poddają w tym momencie, bo one stwierdziły, że w sumie to ten cel już osiągnęły i no i na tym poprzestaną, więc wydaje mi się, że tutaj taka cecha takiej z jednej strony nieustępliwości, z drugiej strony pójścia trochę dalej niż wszyscy inni albo wszystkim się wydaje, że to jest już ten koniec. Takie moje podsumowanie jeszcze. Dzięki w takim razie panowie za ten odcinek. Bardzo ciekawe jak zwykle uwagi i spostrzeżenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Puk, puk. To jeszcze raz ja. Mam nadzieję, że odcinek ci się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam, zasubskrybuj tu na dole czerwonym przyciskiem mój kanał, tak abyś ty był lub była powiadomiona o kolejnym odcinku, który ukaże się już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia i z góry dziękuję.